Django. What do you want? Czego chcesz, Durango? I thought I'd find you. Wiedziałem, że cię tu znajdę. So did Burnett. Chcę $5,000, które wisisz Burnettowi. Od kiedy dla niego pracujesz? Od teraz. Masz 5 sekund. Powoli i spokojnie. Prosisz się o śmierć. Witaj, Durango. Witaj, Burnett. Mam twoje pieniądze. Pewnie liczysz sobie prowizję. 10%, tak? Zgadza się. Proszę. I dzięki. Wynoś się z mojej ziemi. No już.
Czy to ty, Durango? Zaczekaj. Nie poznałem cię. Mogę cię prosić na słowo? Proszę. Czego chcesz? Mój ojciec naprawdę cię nie poznał. Obawiał się, że to kolejny złodziej. Parę dni temu okradziono nas z bydła. Wiem, że możesz nam pomóc. Wejdź na kawę i ciastko. Proszę, zgódź się. Dziękuję. Witajcie, przyjaciele. Dawaj, co masz. Kolejka dla wszystkich. Muzyka, muchachos! Something gay, chicos! Ahorita! Let it down! To było takie proste. Zarobiłem mnóstwo kasy i chcę to uczcić. Na zdrowie! Świętujmy! Dobranoc. Dobranoc. Durango przyjechał. Szukam Manuela Bienvenido. Nie ma go tutaj, jak widzisz. Bienvenido! Ktoś mnie wołał? Ja. Przyszedłem po bydło, które ukradłeś staremu Sullivanowi. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie ma tu żadnego bydła. Dobra, więc oddawaj pieniądze z jego sprzedaży. Nie mam na to czasu. Nie wiem, o czym mówisz. Masz 10 sekund. Now. Modliłem się, żebyś odnalazł tego złodzieja. Dzięki tobie nie będziemy głodować. To czysta przyjemność. Ile chcesz? 10%. Niech będzie.
Proszę. Dzięki. Wpadnij, jeśli kiedyś będziesz tędy jechał. Co tu robisz? Poję konie. Nie powinnaś oddalać się od domu, Jane. To może się źle skończyć. Przecież ciebie to nie obchodzi. Wracaj do domu. Poczekaj. Chcę ci podziękować. Witaj, znajdzie się dla mnie pokój? Tylko ten jest wolny. Długo zostaniesz? To zależy. Zaniesiesz to do mojego pokoju? Muszę popilnować konia. Witaj, daj butelkę whisky. Dzięki. Howdy, Peter. Howdy. Well, how's business? Jak idzie biznes? Chyba nieźle. Ta pożyczka z banku ci pomogła? Można tak powiedzieć. Niestety bank ma problemy i musi ją odzyskać. Podpisałem umowę z Fergusonem. Dlaczego? Biznes dopiero się rozkręca. Poza tym mam jeszcze kilka dni do spłaty. Ferguson jest litościwy. Masz 2 dni. To niedorzeczne. W umowie jest napisane dokładnie, że... 2 dni. Pamiętaj. Thank you.
Na koszt firmy. Jak cię zwą? Durango. Nazywam się Durango. Dzień dobry, pani Margo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyżby urząd telegraficzny cię obudził? Mają biuro tuż obok. Pan Ferguson chce cię poznać, jeśli się zgodzisz. Prowadź. Więc to ty jesteś tym słynnym Durango. Słyszałem, że jesteś specjalistą w przekonywaniu wierzycieli do spłaty długów. No i? Dużo o tobie słyszałem. Opinie są podzielone. Mam gdzieś opinię. Poczekaj. Cygaro? Nie, dzięki. Palenie mnie rozleniwia, a muszę być skupiony. Oczywiście. Jak wiesz, pracujemy w tym samym biznesie. Obaj gromadzimy pieniądze. Dlatego udzieliłem wielu pożyczek w tym mieście, ale obywatele nie chcą ich spłacać. Urządzają strzelaniny, a to nie jest dobre dla biznesu. Chciałem znaleźć kogoś, kto skutecznie by ich przekonał. Od razu pomyślałem o tobie. Co ty na to? Chcesz pracować dla mnie? Niezbyt, Fergusonie. Nie przepadam za stabilną pracą i posiadaniem szefa. Twoja oferta mnie nie przekonuje. Współpracownicy również nie. Poza tym... Wysoko się cenię. Na pewno się dogadamy. Może innym razem. Panie Durango? Przepraszam, pomyślałam, że przeniosę pana do lepszego pokoju, z dala od telegrafu. Mówiłem, że to mi nie przeszkadza. Ten pokój jest większy i lepszy. Tamtemu mężczyźnie bardzo zależało na pana pokoju. Mówił, że nie wejdzie po schodach. Pani Margo? Tak. Zna go pani?
Nie, to wędrowny kupiec. Witajcie, przyjaciele. Przepraszam za spóźnienie. Ruszajmy. Dziękuję, Robercie. To wszystko. Odjechał w pośpiechu. Nalegał na szybkie wymeldowanie. Napije się pan kawy? Nie, dziękuję. Zapomniał pan czegoś? Nie, stęskniłem się za swoim starym pokojem. Chyba jestem sentymentalny i znudzony. Mało się u was dzieje. Macie tu jakieś atrakcje? Tylko stary hiszpański dom misyjny, ale to ruiny. Na twoim miejscu nie marnowałabym na niego czasu. Czasem chadzam do Fortu Basie. Obejrzę te ruiny. Dziękuję, pani Margo.
Zdobyłeś informację? Mają tu 100 tysięcy dolarów. Rozejrzyjcie się. Vamos, compadres. Ferguson ma głowę na karku, ale ja jestem sprytniejszy. Myślał, że może przewieźć pieniądze w tajemnicy, ale zapomniał o mnie. Od dawna rozszyfrowuję wiadomości. Mam łeb. Biedny Ferguson, wkurzy się. Szefie, bierzemy je? Jasne, im się już raczej nie przydadzą. Znalazłem. Jesteśmy bogaci. Jesteśmy na miejscu, panowie. Schowamy tułupy, dopóki sprawa nie ucichnie, a potem po nie wrócimy. Witaj. Ostatnio widziałem twoją paskudną gębę na liście gończym. Wtedy nosiłeś opaskę. Czego chcesz? Pieniędzy. Wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz. Połóż je na ziemi. Powoli i spokojnie. Zastanów się. Masz 10 sekund. Rzuć broń. Mam pecha. Zawsze wpadam. Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłem? Mam świetny pomysł. Podzielimy się pieniędzmi na pół. Stoi, partnerze? Zwą mnie Durango. Django? Ten Durango? Mi Django? Okej, back it goes again. Tell me, gringo. Powiedz mi, czym sobie na to zasłużyłem? Okradam tylko bogatych. Tych mających pieniędzy jak lodu. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie można okradać bogatych. Nawet w Biblii. Ferguson ma kupę pieniędzy. Zabrałem mu tylko troszkę. Pewnie, że ma. Lepiej ci w opasce. No, chodź. Daj rękę. Muszę przyznać, że nieźle to wykombinowałeś. Hotelowy pokój obok urzędu telegraficznego.
dziura w ścianie, niespodziewany odjazd dyliżansem. Rozgryzienie twojego planu chwilę mi zajęło, ale udało mi się. Zawsze mam pecha. Pluję na ciebie. Słyszysz? Mam nadzieję, że kiedyś piorun wypali ci wzrok. Albo że rozszarpie cię szakal. Twoja matka się puszczała. Słyszysz mnie? Twój ojciec był świnią. Szeryfie, mam dla ciebie prezent. Kogo my tu mamy? El Duerto. Znamy się od dawna. Co zrobiłeś tym razem? Zsiądź z konia. Oby słońce stopiło ci kości. Na szczęście niczego nie brakuje. Zachowałem wszelkie środki ostrożności, ale to nie pomogło. W okolicy roi się od kryminalistów. Jak tego dokonałeś? Przypadkiem. Gratuluję. Poczekaj. Zasłużyłeś na nagrodę. Liczę sobie 10%. Tak dużo? Oszalałeś? Mówiłem ci, że wysoko się cenię. Masz 10 sekund. Nie ruszaj się. A to drań. Polej mi whisky. Jesteś tu nowy. Gdzie jest Peter? Wyjechał 3 dni temu. Wrócił na wschód. Szef będzie zadowolony. Wynośmy się stąd. Dranie. Co się stało? Znalazłam cię nieprzytomnego na podłodze. Musisz odpocząć.
Here. Proszę. Co wiesz o Fergusonie? Wierzyciel najgorszego sortu. Prawie całe hrabstwo należy do niego. Pożycza pieniądze każdemu i zmusza do przedterminowej spłaty długu. Ci, których nie stać na spłatę, muszą oddać mu wszystko, co posiadają. A jeśli odmówią, to są mordowani. Mój tata zapożyczył się u Fergusona, by otworzyć ten hotel. Nie miał pieniędzy na spłatę, której domagał się Ferguson. Zginął, walcząc o swoje prawa. Nie miał z nimi najmniejszych szans. Przez to Ferguson jest właścicielem hotelu, a ja go tylko prowadzę. Co innego mogę zrobić? Muszę się napić. O co chodzi, Wade? Popełniłeś błąd, Fergusonie. Duży błąd. Oddawaj moją prowizję. Otwieraj. Zostaw. Posłuchaj uważnie. Mam dość tego miasta. Jadę stąd. Jeśli ty lub twoi ludzie kiedykolwiek staniecie mi na drodze, to wrócę, żeby was przymknąć. Jesteś idiotą. Pozwoliłeś mu się wślizgnąć.
Ręce do góry, Durango. O co chodzi, szeryfie? Rzuć pas z bronią na ziemię. Tymi 43 dolarami opłaciłeś swój pokój w hotelu. No i? To pieniądze pochodzące z kradzieży. Ferguson oskarża cię o kradzież 10 tysięcy dolarów. Jesteś również oskarżony o zabójstwo strażnika banku. Złącz ręce. Ty tutaj, Durango? W końcu trafiłeś tam, gdzie twoje miejsce. Kto by pomyślał, że tak szybko ponownie się zobaczymy? Ile dziś zarobiłeś? Drań nie chce mi powiedzieć. Straciłeś mowę? Udław się. To ja ci powiem, ile dziś zarobiłeś. Torbę gnoju. Biedny chłopiec. Mamusia cię porzuciła? Może coś ci zaśpiewam? Chcesz posłuchać kołysanki? Mam nadzieję, że tu zgnijesz. Trzeba było się mnie posłuchać. Mogliśmy się podzielić kasą, ale nie. Wielki Durango musi być dżentelmenem. Wolałeś marne 10%. Powiedz mi, Durango, kto jest gorszy? Ja czy Ferguson? Słyszałem, co się stało. Staniesz przed sądem i uznają cię za mordercę. Ferguson może przekupić sędziego. Szubienica już na ciebie czeka. I to na 100, a nie 10%. Wiesz, kim jesteś? Szaleńcem. Czyli jestem chytry jak lis. I jeszcze zobaczysz, jaki jestem przebiegły. Gdyby nie La Mala Suerte, to w ogóle by mnie tu nie było. Proszę. Sędzia okręgowy przyjedzie pod koniec tygodnia. Świetnie. Jutro sporządzę dla niego listę. A szeryf? Nim się nie przejmuj. Zrobi to, co mu powiem. To będzie wspaniała egzekucja. Zobaczy ją całe miasto. Co się stało? Stresujesz się? Czujesz już stryczek? Zaraz będzie po wszystkim. Czeka cię podobny los. Mylisz się. Niedługo opuszczę tę śmierdzącą celę. Nigdy nie zgadniesz, co tu mam. Najbardziej trującego węża na świecie. Pewnie zastanawiasz się, skąd go mam. Wywiesiłem mysz przez okno. Piszczała. Gdy tylko to usłyszałem, wiedziałem, że wąż już ją dopadł. Wtedy powoli wyciągnąłem go przez okno.
and all I had to do was to pull him in very slowly, muchacho. Kto cię tego nauczył? Mój kolega. Umiem wiele sztuczek. Słyszałeś plotki na mój temat? Dołączę do niego, gdy tylko stąd wyjdę. Będzie jak za starych czasów. Walka u boku Benito Juareza. O nim pewnie słyszałeś. Był kapralem. Nauczył mnie kodu Morsa. Przeczytaj. Też możesz się go nauczyć. Czas szybciej ci minie. Widziałem, jak zastrzelili tego niewidomego króla, Maksymiliana Habsburga. To były czasy, przyjacielu. Nawet królowie byli rewolucjonistami. Nie to, co teraz. Wracaj do łóżka. Co tam masz? Nic. Pokaż, co masz. Mówiłem, nic takiego. Nie zabieraj mi tego, proszę, szeryfie. To należało do mojego ojca. Ty meksykański draniu. Teraz twoja kolej. Gdyby nie ty, to nigdy bym nie wpadł. Nie zastrzelę cię. Po co marnować kulę? Zawiśniesz sobie. Będę wspaniałomyślny. Reszka przeżyjesz, orzeł zginiesz. Daję ci 50% szans. Reszka. Masz szczęście. Łap.
Właśnie uciekłem. Mogę tu zostać? Nie będą mnie tutaj szukać. Tak długo, jak tylko chcesz. Farmerzy wyjeżdżają. Całe miasto trafi w ręce Fergusona. Świeżo posiane zboże i setki bydła. Zawsze tak jest. Tylko tym razem zasłania się kradzieżą 100 tysięcy dolarów. Twierdzi, że zbankrutuje, jeśli ich nie odzyska. Zgłosi się do farmerów o przedterminową spłatę długów. Zgodnie z moim planem, farmerzy wyjechali. Miasto niedługo powita nowych, bogatych mieszkańców, a my odbierzemy im pieniądze. Wnioski powoli spływają. Pewnie dobiję kilku interesów jeszcze dziś rano. Nowy najemca niedługo przybędzie. Nauczyłem się kodu Morsa. Chcesz się przebranżowić? Nie zupełnie, ale nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Dzięki. Wiesz, Margo, czeka nas niezłe zamieszanie. Byłbym wdzięczny, gdybyś przypilnowała, aby mój koń był gotów do drogi, w razie czego. Oczywiście. 800 tysięcy dolarów, z czego większość w gotówce. A to dopiero początek. Wszystko idzie zgodnie z moim planem. Z taką ilością pieniędzy mogę zostać głównym udziałowcem jednego z największych banków w kraju. Opuścisz miasto? Możemy sobie żyć słodko gdzie indziej. Na przykład w Abilene, mieście złota z wielkimi możliwościami. Mogę nawet zostać senatorem. Natychmiast wyślijcie telegram do banku w Abilene. Złóżcie im ofertę na 60% ich akcji. Wspomnijcie, że mogę od razu wysłać im wszystko w gotówce. Pan tu rządzi. Coś jeszcze? Wiadomo coś o więźniu? O Durango? Jeszcze nie. Wysłaliśmy zapytanie do wszystkich możliwych osób, ale nikt się jeszcze nie odezwał. Zapewne nie potrwa to długo. Mam nadzieję. To mój największy wyskok w historii. Milion dolarów. Nagle zostałem zaatakowany przez setkę, 200 mężczyzn. Byłem osaczony. Walczyłem ze wszystkich sił, ale było ich zbyt dużo. Durango, mój przyjacielu. Dobrze cię widzieć. Wejdź do środka. Brzydka gęba, a tylu przyjaciół? Przedstawiam wam mojego przyjaciela Durango. Żartowniś z niego. Siadaj.
Chcesz kawy? Dzięki. Opowiem wam o nim. Jest poszukiwany za kradzież i zabójstwo szeryfa. Można mu zaufać. Siedzieliśmy razem w więzieniu, prawda? To może być owocne spotkanie. Mam dla was ofertę, bardzo interesującą. Jaką? $800,000. To prawie milion. Słyszeliście? $800,000. Mówiłem, że jest w porządku. Na kogo mogę liczyć? Na wszystkich. Powinno wystarczyć. Przedstawię wam plan, gdy tylko opracuję szczegóły. Jeszcze jedno. Podzielimy kasę na trzy części. Jedna dla was, jedna dla El Tuerto i jedna dla mnie. Cóż za dzień, świętujmy. Otwórzmy whisky. Muszę być w mieście przed świtem. Juan, pojedziesz z nim. Będziemy w kontakcie. $800,000. Madre de Dios. Zawieziemy gotówkę jutro przed wschodem słońca. Użyjemy własnej dorożki. Zebrałem paru mężczyzn do jej ochrony. Pojadą jako pasażerowie przez Santa Fe. To na wschód stąd. Wiem, co robię. Rzadko zdarzają się tam zasadzki. Poza tym jeździ tam kolej. Przesiadając się w pociąg, unikniemy ryzyka. Chcę maksymalnej ochrony. Byłbym zapomniał. Załatwcie dwóch mężczyzn w ramach eskorty. Poinformujemy ich o planie dopiero na pół godziny przed wyjazdem. Gdy już znajdziemy się w pociągu, to pójdzie jak spłatka. Pamiętajcie, maksymalna ochrona. Nikt nie ma prawa się o tym dowiedzieć. O której odjeżdża pociąg? O 14. Macie być na miejscu chwilę wcześniej. Starajcie się nie wzbudzać podejrzeń. Wyślijcie telegram do kierownika stacji w Santa Fe, żeby zarezerwował nam samochód. Na moje nazwisko. To wszystko.
Wieziemy trędowatych. Zejść z drogi. Nie cierpię ich. Trędowaci. Odsuńcie się. Stójcie. Jedźcie przodem, przetnę kable telegrafu. Dalej, chłopaki. Ruszajmy. Patrzcie, ile pieniędzy. Będę żył jak król. Widzieliście kiedyś tyle pieniędzy? Wystarczy, Tuerto. Serce mi krwawi, ale nie możemy się podzielić. Mieliśmy umowę. Kocham cię jak brata, ale nas jest więcej, a ty jesteś sam. Powinieneś pomyśleć o reszcie. Spróbuj nas zrozumieć. Ile mogę zatrzymać? 2000, nie więcej. Tylko? Ale tu jest 800 tysięcy dolarów. Daruj sobie. Nic mnie nie przekona. Może ja spróbuję. Nie podoba mi się, jak pogrywacie. Może rzeczywiście byłem zbyt pochopny. Byłeś, Alana, ale teraz ja rozdaję karty. Rozumiem. Co zamierzasz zrobić?
Przemyślę to. Gringo! Get off the floor! Wstawaj! Get off the floor! Słyszysz? I'm coming! Wstaję! You can come out now. Możesz już wyjść. Już po strzelaninie. I was waiting for you. Czekałem na ciebie. Perfect. Doskonale. Teraz możemy się podzielić. Nie sądzisz, przyjacielu? Co ty na to? To koniec kłopotów. Jesteśmy bogaci. Masz większe doświadczenie ode mnie. Co powinienem zrobić z taką ilością pieniędzy? To Alana chciał cię zabić. Nic mi nie powiedział. Gdy dowiedziałeś się, że nie żyje, to ucieszyłeś się z perspektywy podzielenia pieniędzy na pół. Byłeś przeszczęśliwy. Mówię prawdę. Ja nigdy nie... Wiesz, jaki był. Nie chciał się dzielić. Fajnych masz kumpli. Zostawili nas samych. Ale ja ci pomogłem. Poczekaj. Mogę jechać z tobą? Za dużo gadasz. Dobra, ale zostaw mi kilka dolarów. Będę ci wdzięczny. Oszczędziłem cię, to i tak za dużo. Zapakuj to na mojego konia. Jesteś wielki, Durango. Dlaczego ja zawsze mam pecha? I już po was. Jesteście głupcami, parą imbecyli. 800 tysięcy dolarów. Miałem je w garści. Szefie, może w Abilene czekają na pieniądze, które nigdy do nich nie dotrą. 800 tysięcy. Może wyślemy do nich telegram? Nie da się, kable są przecięte. Nawet nie skontaktuję się z deponentami. Dopadnijmy tych bandytów. Jest ich zbyt wielu. Poza tym są już pewnie za granicą. Mamy poważny problem. Może sprzedać auto? Ile za nie dostanę? 3, maksymalnie 4 tysiące dolarów. Jest wszystkim, co mi zostało. Stracę wszystko. To wasza wina. Będę bankrutem, dlatego że zatrudniłem dwóch nieudaczników. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile wysiłków to wszystko włożyłem. Ci parszywi deponenci też nie. Będą chcieli mnie zabić. Zabójstwo. To jest to. Jeśli kogoś zabijesz, to nie spłaci swoich długów, bo jest martwy. Martwy nie spłaci długów. Martwy. Martwy. Nie rozumiecie? Ha 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 ha!
Kto tam? Durango. Wejdź. Dzięki, Sullivanie. Mógłbyś tego dla mnie przypilnować? Z przyjemnością. Durango. Jesteś ranny. To tylko zadrapanie. Tato, zagotuj wodę. Będziesz musiał zdjąć kamizelkę. Usiądź i pozwól mi ją obejrzeć. Na szczęście to nic poważnego. Dziękuję, doktorze. Zalecasz rekonwalescencję? Tak, kilka dni w łóżku. Kilka dni? Ledwo wytrzymuję kilka godzin, pani Jane. Śpieszy ci się gdzieś? Tak, być może innym razem. Pomocy! Pan Ferguson się zabił. Proszę, zróbcie coś. Zawołam księdza. Przepraszam, że przeszkadzam. Pan Ferguson się zastrzelił. Co? Skąd to wiesz? Całe miasto o tym mówi. To prawda, przysięgam. Niech spoczywa w pokoju, mimo że był draniem. W końcu możemy żyć i pracować w spokoju. Być może. Udało się? Tak jest. Nikt cię nie śledził? Nie, panie Ferguson. Świetnie. Przed nami długa droga, panowie. Jedziemy do Gwatemali. Tym razem będzie inaczej. Mówiłeś, żebym sprzedał auto i tak właśnie zrobię. Niedługo znów będę bogaty. Ruszajmy.
Stójcie. Zsiądź z konia, ręce do góry. Odsuń się od konia. W twojej trumnie znaleźliśmy kamienie podobne do tych, które leżą za skrzyżowaniem. Nie przepadam za twoim poczuciem humoru. Zaczekaj. Nie strzelaj. Nie jestem uzbrojony. Trzymaj. To wszystko, co mam. Możesz zabrać wszystko. Podnieś ten pistolet. Masz 10 sekund na zrobienie tego, co powinieneś był zrobić 2 dni temu. Zastrzelenie się. 10 sekund. I tak to właśnie było. Teraz znacie całą historię. Tyle pozostało z pieniędzy, z których okradł was Ferguson. Podziel je równo między wszystkich mieszkańców. Tak zrobię. Obywatele tego miasta są ci dozgonnie wdzięczni. Prosili, abym zaproponował ci stanowisko szeryfa. Dziękuję, ojcze. Rzadko zostaję w jednym miejscu na dłużej. Muszę być w drodze. Niech Bóg będzie z tobą. Dzięki. Zapomniałem ci powiedzieć. Wziąłem 10 tysięcy dolarów dla siebie. To moja standardowa prowizja. Taka strategia biznesowa. Oczywiście, synu. Czeka nas dużo pracy. Świetny facet. O tak. Słyszałem, że zabił około 40 bandytów. Oczywiście w imię Jezusa. Powiedz, ojcze, czy to czyni go grzesznikiem? Potem o tym podyskutujemy. Mamy ważniejsze sprawy. Uspokójcie się. Każdy z was otrzyma pieniądze. Idźcie do domu, a ja powiadomię was, gdy będziecie mogli je odebrać. Zobaczymy się jeszcze? Jasne. Zawołaj mnie, jeśli ktoś nie opłaci pokoju. Tak zrobię. Przybędę. Pamiętaj, moja prowizja wynosi 10%. Witaj, przyjacielu. Znów się spotykamy. Też jedziesz w tamtą stronę? Założę się, że jedziemy w to samo miejsce.
Nie. Jadę do Dodge City. Zaczekaj. Durango. Zaczekaj, weź mnie ze sobą. Nie będę przeszkadzał. Dobrze gotuję. Najlepiej na świecie. No poczekaj. Mam wiele umiejętności. To tak, jakbyś podróżował z własną matką. Co ty na to? Durango, zaczekaj na mnie.